serdecznie z tej strony Jacobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry The Long Dark, epizod 1. Gramy dalej. Jest nocka, ale jeszcze nie chciałbym iść spać. Może by się coś udało porobić, bo jest za wcześnie. Naprawimy sobie coś może. Tą kurtkę Mackenziego może bym naprawił. Nie mam tkaniny. O, niedobrze. Dobrze. Dobra. Czynności napraw. Dobra, udało się. Co tu jeszcze takie bardzo zniszczone? Te leginsy. O, nie udało się. Okej. Porządnie najedzony. Mamy 5 kg więcej, proszę Państwa. Udało się zyskać plus 5 kg. Czyli jest super. Dobra. Porządnie najedzony wpada jak przez 2 doby, bodajże 2 albo 3, nie pamiętam. Nie spadnie głód do zera. Dobra, możemy iść spać, tylko tak, zjemy sobie coś popsutego. Na przykład te ryby. I coś jeszcze bardziej popsutego. To nie. Dobra, batonik. Napijemy się wody. Idziemy spać. Aby nie wiało. Aby nie wiało. No i dobra, mamy piękny dzionek. Puszeczkę. Troszeczkę sobie weźmiemy pieniążki. Pieniążki ci zostawimy, przydadzą ci się może. Dobra. Tu był ten wilk, nie wiem czy on jeszcze tam jest. Ale na wszelki wypadek sobie wezmę pochodnie. No właśnie. No właśnie jest ten dziad. Nie wiem, czy ja to auto sprawdzałem, czy nie. Chyba sprawdzałem, tak. Dobra. Chodź tu, dziadu. Spadaj. Idziemy tam zobaczyć. Jeszcze dokładnie mnie przeszukali przez tego wilka. Tu my patrzyli. Tu my patrzyli. Holy shit. No. That'll come in handy. Holy shit. Holy shit. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, tu gdzieś króliki chodzą, bo muszę zrobić jedną pułapkę na króliki, żeby złapać. I właśnie tu jest królik, tylko mam nadzieję, że wilk go nie zje, zanim on się złapie mi tutaj. Chciałbym jednak zrobić tą misję. Kurde, zaczyna wiać. No to niedobrze, bo nam pochodnie zdmuchnie. A ten wilk tu łazi. No właśnie. A mamy jedną flarę tylko. Gdzie ja właściwie idę? Can always use more food. Flary, dobra. Klucz numer 13, okej. Możemy wracać. Tylko ja tędy przejdę. Mackenzie już zamarza. Jest grzybek jeden potrzebny do... Can't feel my feet. Okej. Mamy to. Mackenzie, dasz radę. Tam na górę wejdziemy do tej chaty. Ogrzejemy się chwilę. Warunkiem, żeby nie miał drewno. Tu się zanosi na śnieżycę zaraz. No. Myślałem, że nie wejdzie. Się zagrać. Już nie stękaj. Lamp fuel could be useful. Tutaj nic nie ma. Wełniany szalik. Nie wiem, czy będzie cieplejszy, lepszy. Bluza z kapturem. W razie weźmiemy. I mamy notatkę. Kartka ze skrytki w jaskini. Nikomu już nie ufam. Ludzie robią się coraz bardziej zdesperowani, a przecież od odcięcia zasilania minęło tylko kilka dni. Schowam trochę zapasów w naszym sekretnym miejscu ponad miastem. Mniej więcej tam, gdzie lubimy oglądać gwiazdy. Pamiętasz? Może się okazać, że będziemy potrzebować tych zapasów, zanim nadejdzie pomoc. Well, well. What do we have here? Mamy tutaj jaskinię, dobra. Czyli tak, najpierw wrócimy sobie, albo jak będzie pogoda, to pójdziemy po tą skrytkę. Jeżeli nie, no to wrócimy do domu, do babci. Później się okaże. Tą rację schowaj na razie, bo przez przypadek odpalę jeszcze. Dostaliśmy jakieś ubrania, ale czy to będzie lepsze? Nie. Dobra, ta bluza z kapturem. Czy to czy naprawiać, czy nie naprawiać. A, dobra, daruję sam. Dobra, czyli przeczekać to chwilę. Prześpimy się godzinkę, odzyskamy trochę wytrzymałości. O, ucichło chyba. Chyba. Nie do końca. W sumie nie muszę tyle tych grzybów już zbierać, ale dobra. Przygotujemy sobie te grzyby. Tutaj. Dobra. Złap sidła królika. To zastawiliśmy. Zobaczymy, czy się złapie. Tu została jedna herbatka z grzybami. I będzie ok. Dobra. Zjemy sobie tą karmę może. I wypijemy sobie dwie puszki. Okay. Nie przestanie wiać chyba. Teraz to już jest jeszcze bardziej fantastycznie. No i co my tu będziemy robić? Materac. Trzeba przeczekać, no niestety. Nie ma innej opcji. Póki możemy spać, to będziemy spać. Trochę się chyba uspokoiło znowu. Ale czy na długo? No nie. No nie uspokoiło się. Nie uspokoiło się. Dobra, możemy to rozbić. Cały dzień tu spędzimy w tym domu i... Niedobrze, nie chcę mi się tu siedzieć. Ale no w taką pogodę nie pójdę raczej. A to nie chcę puścić. Zaraz wieczór będzie. Dobra. W końcu. W końcu puściło. Dobra. Możemy iść. Tylko... To już wilk się trafił. Co tu się dzieje? Czemu on uciekł? Dla mnie lepiej, no ale... Nie wiem, zdążymy po te zapasy iść, czy nie zdążymy? Idziemy. Najwyżej się w jaskini prześpimy. Chyba. Wrócimy stamtąd, to pójdziemy do babci. Albo do banku, bo trzeba te skrytki otworzyć. Właśnie, najpierw do banku, a później do szarej mateczki. No. Mamy jaskinię. I gdzieś tutaj te zapasy powinny być ukryte. Będą w tej skale. There you are. I'll be hungry later. Stacje wojskowe. To nam niepotrzebne. To potrzebne. Co? Zaliczyło, dobra. Możemy wracać. Tylko jeszcze łyka. I wracamy. Przeszukiwałem? O, nie przeszukiwałem. What have we here? Tabletki. Czy ja tu nie byłem? Ale tu nic nie ma. Idziemy do banku. Muzyczka się załączyła. Dobra, gdzie tu ten bank? Milton Credit Union. piętnastka. Ach. No. Sejk w szarej mateczki. 13. Kominiarka. Misja zakończona sukcesem. Klucze do sejfu. Wszystkie my otwarli. Dobrze. Idziemy szybko, póki pochodnie jeszcze mamy do domu. Dobra. Tutaj sobie przygotujemy posiłek. Kurde. Grzyby reishi. Niech się zrobią. Tu mamy ogarnięte. To będziemy mieli za chwilę ogarnięte. O, tu jeszcze musimy dodać pału i żywności w mateczce. Kurde, ale wymagania ma jak. Tego nie widziałem wcześniej. No dobra, okej. Pogadamy. Pojemnik. I managed to get into the bank and... Here's the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my Lily's. I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a Lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps, they can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Grandmother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Wczoraj wspomnienia zostały. Lily. Who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky? I think I know enough about loss to understand why you wanted her pearls. Then take them. To Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. No dobra. Sprawdźmy, co tam ma Lily w tym kuferku. Oczywiście, jak znajdę go. Lina. To weźmiemy. Mapa. Mapę zabierzemy. Linę później weźmiemy. To na razie jeszcze nie idziemy. Chcę tu wszystko porobić. Dobra, czyli musimy tutaj jeszcze dołożyć co nieco. Nie wiem, czy nam tego jedzenia starczy, żeby je tu dołożyć. Ale damy, ile będziemy mogli. Ile brakuje? To już będzie zrobione. Jedną rzecz damy to może. Dobra. Teraz opału jeszcze. Opału to ja nie mam. Za bardzo. Brakuje jeszcze sporo, ale to nic. Jeszcze mamy parę domów do przeszukania, także pójdziemy sobie. To bym wyrzucił sobie te wysuszone jelito tutaj. Bo naprawiał rzeczy. Bo na pewno to bym chciał założyć. To może nie. Zamiast tego nie mogę. Dobra, to zdejmij. Tu załóż. Tu założymy to. O, to upuść. Teraz ponaprawiać tylko trzeba. Potrzebujesz szmatki. Naprawimy sobie wszystko. Stopnie, pięknie. Skarpetki. Rękawiczki naprawimy. Co tu jeszcze można naprawić? To na pewno. tą kurtkę bym też naprawił. No i dobra. Jest w miarę ok. W miarę ok. Idziemy na górę spać. Jutro wybierzemy się do kościoła tutaj i na cmentarz. Gdzieś tu będzie chyba koło tego kościoła. Z powrotem trzeba będzie wrócić na farmę, zobaczyć, czy ten królik się złapał. I w międzyczasie pozbierać jeszcze drzewa tutaj do opału. Żeby babcia miała czym palić. Dobra, idziemy na górę. Przespać się. Tylko nie wiem, czy ja trafię do łóżka. O. Stoję przed łóżkiem. Stoję przed łóżkiem i nie wiem, czy trafię do łóżka. Dobra. Sardynki pozjadajmy jeszcze. Napijmy się. Idziemy spać. Wstanie wcześniej chyba, bo jest niezmęczony. Poranek. Będzie zimno. Czy robiła coś do jedzenia? Nie ma gulaszu. Czemu nie gotujesz? Karabin byś mi dała. Potrzebuję. No dobra. Zobaczymy, jak jest na dworze. Pizga, no ale... Idziemy sobie. Tam są wilki oczywiście. A pochodnie to mi chyba zgaśnie. Dom zabity dechami. Sprawdźmy tą pochodnię, ale wątpię, żeby to się udało. A może się uda. Najgorzej, jak mi zgaśnie, jak wilk będzie podchodził. Co, on mnie nie widzi? Teraz zauważył. To dwa nawet. Dobra. Udało się. Tu będą następne chyba. Pusto, pusto, pusto. Tutaj też pusto. Tu mamy cmentarz Lily. No i zgasła pochodnia. Perły umieszczone. I think I can use this. Flara. Flara jak najbardziej się przyda. O, druga flara. I trzecia flara. Dobra. Idziemy do kościoła, a tego auta nie sprawdziłem chyba. Do kościoła, a później idziemy do jaskini. Cóż my tu mamy? Książki, rękawiczki to nie. Zapałki, książki, drewno weźmiemy. Katalizator. Notatka. Butelka wody. Flara kolejna. Tonik. Mamy notatkę. List od proboszcza. Drodzy parafianie, z ciężkim sercem zmuszony jestem was poinformować o decyzji archidiecezji o odwołaniu mnie ze stanowiska proboszcza parafii świętego Krzysztofa ze względu na jej znikomą działalność. Co prawda w ostatnich latach spotykałem podczas nabożeństw tylko kilkoro spośród was, jednakże wasze oddanie Kościołowi i okazywanie wsparcia dla moich działań nie zostaną zapomniane. Od dnia dzisiejszego posługa duszpasterska będzie prowadzona jedynie poprzez Skype'a. Dotyczy to także kolejnych lekcji łaciny. Przyjmijcie proszę moje najszczersze przeprosiny za zaistniałą sytuację. Niech Bóg was błogosławi. Ksiądz Franciszek Mugil. Zbiór hymnów, tekst łaciński. No tego to wam nie przeczytam. W gniewu dzień, w ten pomsty chwilę, świat w popielonym lgnie pyle, zważ Dawida i Sybille. Dobra. To by było tutaj na tyle. Idziemy do tej jaskini. Idziemy do tej jaskini, ona jest za kościołem gdzieś. Dobra, weźmiemy sobie flarę. Tutaj też są zające. Mogłem tutaj zostawić pułapkę. Ale dobra. Aha, here it is. This'll keep the lamp burning. No to jednak nie była jaskinia, tylko skrytka, dobra. Wracamy. Przejdę tędy do farmy, nie wiem. I'm gonna need to eat soon. Dobra, wracamy. Nawet ciepło jest, wieje, ale temperatura chociaż nie schodzi tak szybko. No, tutaj są te wilki chyba. Spadaj, gościu. Nie mam czasu. Ten uciekł. Szedł za nami cały czas, muszę go wystraszyć, bo... This is just terrible. Tu jest ta szkoła. Szkoła, co spalili. Okulary. Mamy węgiel. Elegancko. To się przyda babci, żeby dać. O! Co to jest? Leki w ogródku za domem. Susan, leki znalezione podczas ostatniej podróży są u mnie na podwórku za domem. Wiesz gdzie? Pamiętaj, że muszą nam starczyć na jak najdłużej. Wiem, że źle się dzieje, ale proszę, musisz mi w tym pomóc. Jeśli znów zachorujesz, nie wiem, co zrobię. Te. O. Mamy kolejną skrzynkę. Dobra. To idziemy. O kurde. O kurde. Dobra, Mackenzie, nie połam się. O, dobra. Gdzieś tam. Farma wyczeka sobie chwilę. Gdzieś... Co? Gdzieś tutaj? A jest, faktycznie. Found it. Hope nobody needs this anymore. Dobra, skończone skrytki mamy. Idziemy po tego królika zobaczyć, czy się złapał. Mam nadzieję, że się złapał. No, jak to wszystko porobimy, to w następnym odcinku myślę, że będziemy mogli skończyć chyba to, jak się uda. Kurde, czy ja stąd wyjdę teraz? Może tędy. Zaraz jesz sobie spokojnie. Nie złapał się. Króliki tam biegają. Kurde. Nie strasz mnie. Kurde, nie to. Może się złapie jakiś. Ale trzeba by zaczekać. Mogę zrobić dwa te sidła. Jedzenia nie ma. Tam jest wilk. A gdzie ten jeleń jest? Tam jest. A jakbym go wystraszył i poszedł na wilka? O, wilk by go upolował. To by było jedzonko. Tylko czy ten wilk ogarnie temat? Gdzie lecisz? Wilki to wtedy łażą, kiedy nie potrzeba. Napiłbyś się czegoś, to się napij troszeczkę. Dobra. To mamy zrobione. Tutaj tylko ten królik został, kurde, który nas blokuje. Gdzie ty lecisz, ty jeleniu, ty? No dobra. Nie, to nie. Nie mam z czego cię zabić nawet. Kamieniem cię nie upoluję. Czy te króliki się złapią. Jeden tylko potrzebujemy. Dobra, zaczekamy sobie w domu. Zobaczymy, co się stanie. Ha. Sapie i sapie. Meble do rozwalenia są. Krzesło. Muszę zjeść coś. Mogłem wziąć w sumie sobie te wysuszone jelito i zrobić więcej tych sideł. A teraz będziemy czekać, nie wiem ile, aż to się złapie, czy w ogóle się złapie. Te króliki to łażą w cały świat. Już ich tu nie ma. Łażą gdzie chcą. Kurde, tutaj był. Idzie prosto na mnie ten królik, zamiast w sidła. Dobra, no nic trudno, trzeba będzie poczekać. Może kiedyś się złapią. Idziemy stąd. Jeżeli wezmę tam to wysuszone jelita, postawię więcej tych pułapek. Już nie ma siły iść dalej. Dobra, wypij to. Kuracja nie przyniosła żadnego skutku, no bo nie miała przynieść. Idziemy do domu, do szarej mateczki. Do szarej mateczki. Pogadamy z nią. Będziemy kończyć. Lezie dziad. Dum, dum. Dawaj. To zrobione. Czyli to zrobione. Zostało nam tylko pogadać i to. Szaramateczka. I found Lily, your daughter. She has her pearls now. They were the last gift I gave her on her 16th birthday. She wanted to leave Milton, to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave, to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. We fought bitterly. And she left. She died out there in the mountains, in the wilderness. Losing a child is... It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie, but it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map, and maybe then her death won't feel so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. Dobra. No został nam tylko ten królik i tak to moglibyśmy już stąd padać. No ale poczekamy na królika. Znaczy ja poczekam, no. Jak już go będziemy mieć, to wtedy zaczniemy od tego miejsca oczywiście. Dobra. Jest dzień. Śpimy się. I jak coś, to widzimy się w następnym odcinku z królikiem, mam nadzieję. Trzymajcie się, na razie, hej.